cheat radio. Ja dalszy ciąg kończy, bo dzisiaj mówimy o tych złodziejach. Polecił roznosić dalej wino i potrawy, potem zaczął rozmawiać z siedzącymi w pobliżu biesiadnikami o rzeczach błahych, ale miłych, o jakich zwykle rozmawiano przy ucztach. Wreszcie przywołał Greka, by mu podwiązał na chwilę żyły, albowiem mówił, że morzy go sen i chciałby jeszcze oddać się Hypnosowi, zanim Thanatos uśpi go na zawsze. Jakoż usnął. Gdy się rozbudził, głowa dziewczyny leżała już, podobna do białego kwiatu, na jego piersiach. Wówczas oparł ją na wezgłowiu, by się jej raz jeszcze przypatrzyć. Za czym znowu rozwiązano mu żyły. Śpiewacy na jego skinienie zanucili nową pieśń Anakreonta, a cytry towarzyszyły im cicho, tak aby słów nie zagłuszyć. Petroniusz bladł coraz bardziej, gdy jednak ostatnie dźwięki umilkły, zwrócił się raz jeszcze do biesiadników i rzekł: Przyjaciele, przyznajcie, że razem z nami ginie, lecz nie mógł dokończyć. Ramię jego objęło ostatnim ruchem Eunice, po czym głowa opadła mu na wezgłowie i umarł. Biesiadnicy jednak, patrząc na te dwa białe ciała, podobne do cudnych posągów, zrozumieli dobrze, że z nimi razem ginie to, co jedynie jeszcze pozostało światu. To jest jego poezja i piękność. Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis. Czytali Halina Łabonarska i Jerzy Zelnik. Dziewica. Karol Szymanowski to bohater dzisiejszej audycji Muzyka Mistrzów. Żył w latach 1882-1937. Prywatnie uczył się gry na fortepianie oraz teorii muzyki i kompozycji. Był współzałożycielem grupy Młoda Polska w muzyce. W 1927 roku został dyrektorem Konserwatorium Warszawskiego, a po 3 latach rektorem Akademii Muzycznej. Równocześnie prowadził ożywioną działalność publicystyczną. Między innymi podjął temat wychowawczej roli kultury muzycznej w społeczeństwie. W roku 1932 zrezygnował z funkcji rektorskich i przeniósł się do Zakopanego, gdzie zajął się tylko i wyłącznie komponowaniem. W rok później, zmuszony trudną sytuacją finansową, przedsięwziął szereg podróży koncertowych po Europie, wykonując jako pianista własne utwory. Zmarł w Lozannie w Szwajcarii. Jest autorem wielu dzieł orkiestrowych, m.in. uwertury koncertowej, 4 symfonii, symfonii koncertującej na fortepian i orkiestrę, 2 koncertów skrzypcowych, kwartetów smyczkowych, kompozycji skrzypcowych, fortepianowych, takie jak preludie, etiudy, sonaty, mazurki, licznych pieśni na głos i fortepian lub orkiestrę, a także oper i baletów. Droga ewolucji Szymanowskiego jest odbiciem wszystkich najistotniejszych za jego życia prądów i tendencji muzycznych. W ciągu 30 lat ewolucji Szymanowski wypracował własny język dźwiękowy, który odznacza się rzadko w nowej muzyce spotykanym zindywidualizowaniem w wyborze środków, za pomocą których kompozytor przeciwstawił się konwencjom systemu dur-moll.
Zainteresowanie folklorem i wiążące się z tym konsekwencje artystyczne można w muzyce Szymanowskiego zaobserwować o wiele później niż u innych twórców europejskich. Impulsów bardziej bezpośrednich dostarczyło mu zetknięcie się z folklorem góralskim, czego wyrazem był balet Hardasie, a także fortepianowe mazurki, których dziś wysłuchamy. Zapraszam do wysłuchania Mazurków op. 50 w wykonaniu Barbary Hesse-Bukowskiej. Dzisiaj o Trumpie troszeczkę jeszcze więcej, troszeczkę odwrócić uwagę. Nie wiem, czy to za Radio 24, ale oni coś nie są zadowoleni z tej całej, z tego systemu rządzenia, co u nas teraz jest. Nie są. Który przewiduje zazwyczaj zwycięzcę wyborów, że im więcej osób to znaczy, że to jest jakieś coś pokręcone, hazarowie, jacyś tak to Janek Witek mówił, to jest na jakimś modelu, nie są prawdziwi Żydzi, tylko podrabieni Żydzi, albo tak jak Litka mówi, że ci w tej linii myśli teraz to też są jacyś tacy Żydzi, to więc półhazarowie, tak jak tu na 24, którzy sami sobie szkodzą, sobie nie szkodzą, pokręcone. Tak, to jak pasuje to do Warszawy, gdzie mydło i powidło, no posłuchajmy. Przepraszam, nie jestem pewna nazwiska. W każdym razie na nią na przykład zagłosuje słynna aktorka Sarandon, która stwierdziła, że Clinton jest kryminalistką i ona na nią nie będzie skorumpowana i ona na nią nie będzie głosować, także być może wielu takich Amerykanów o bardzo lewicowych poglądach właśnie zagłosuje na tego czwartego kandydata. Z kolei rozumiem, ci prawicowi nie do końca zgadzający się z Trumpem wybiorą drugiego z tych albo już zostaną w domu, dlatego że taką swoją postawę już od dawna zapowiadali, bo wiadomo było, że Trump ma również bardzo duży negatywny elektorat wśród prawicowych wyborców. W takim razie ciekawostka. Larry Sabato to jest naukowiec z Uniwersytetu Virginia, który od 16 lat przewiduje wynik wyborów prezydenckich, wyborów do kongresu. Podobno w ciągu 16 lat nie pomylił się ani razu. On twierdzi, że w sposób zdecydowany, nie pozostawiający jakikolwiek wątpliwości, wygra Hillary Clinton. No ale ja z kolei też rozmawiałam z takim człowiekiem, panem Lichtmanem, który przewidywał po otrzymaniu tej informacji, to powiedzmy o ogłoszeniu tej informacji, był problem z psychiką, sam to zauważyłem, kilka razy spotykaliśmy się właśnie w celu pomocy w jego wyjaśnieniach, w kierunku Światowej Federacji Atletyki. Sądzę, że dobrze zrobił urlop, rozmawiałem z ojcem niedawno, ojciec twierdzi, że to już jest ten Konrad, który był wcześniej z pewną perspektywą spojrzał na to wszystko. Konrad ma znakomity charakter, jest wielkim bojownikiem, bardzo walecznym na zawodach i myślę, że to w dalszym ciągu w nim zostanie. Zobaczymy, w jakiej formie wróci do treningu. Jutro pierwszy trening Konrada Bukowieckiego w Gwardii Szczytno, ale polska lekka atletyka, ta młoda, w cudzysłowie, to nie tylko Konrad, ale to są inni cisnący tych starszych weteranów. Jest Ewa Swoboda, jest Piotr Klisek, jest Konrad Bukowiecki, jest chociażby kilku jeszcze innych młodych, którzy są schowani i też są kształtowani w klubach, więc ta polska lekka atletyka ma się dobrze, bardzo dobrze, czy może być lepiej? Zawsze może być lepiej. To od tego od końca zaczął. Natomiast moim zdaniem jest dobrze. Ja twierdziłem przed igrzyskami, że jeżeli pojedziemy 10 kandydatami do medali, to zdobędziemy kilka tych medali, czyli pięć. Rzeczywiście tych kandydatów do medali było około 10. Medali było trochę mniej. Wiemy również, dlaczego pomieliśmy swojego faworyta, który tego medalu nie zdobył. Pawła Fajtka. Także w dalszym ciągu tych kandydatów do medali na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, też ogromna, poważna impreza w Londynie, tam gdzie 5 lat po Igrzyskach Olimpijskich. Myślę, że tych kandydatów będzie również około 10 i liczymy, że tych medali będzie więcej. Wspominając taką właśnie Ewę Swobodę i tych wszystkich młodych, Asia Jóźwik to jest młode pokolenie, nieudany ten tegoroczny sezon, ale zawodnik światowej klasy, Patryk Dobrytwiego na czwarty startował przez Płotki. Oni wszyscy powinni przez najbliższe 4 lata, a więc do Igrzysk Olimpijskich w Tokio robić postępy i oni powinni być tymi groźnymi dla najlepszych na świecie i przywozić medale. Trochę czasu od niego minęło. Czy wy jako Polski Związek Lekkiej Atletyki będziecie starali się jakoś wpłynąć na sposób przygotowań polskich lekkoatletów, jeśli chodzi o sferę mentalną, bo nie ma co się oszukiwać. Paweł Fajdek psychicznie nie wytrzymał. Konrad Bukowiecki na tych seniorskich imprezach też
teraz na razie ma problem z psychiką, pali cały czas swoje, swoje rzuty. Czy wy chcecie może bardziej wspierać tych naszych lekkoatletów, czy nie będziecie wnikać w to, jak oni się przygotowują? W tą sferę psychiczną również wnikamy. Pamiętam jak dziś rozmowę przed wyjazdem na igrzyska z kierownikiem szkolenia w naszym związku na temat udziału psychologów w igrzyskach. Wiadomo było, że należało dla nich zdobyć miejsca. Byliśmy otwarci. Każdego z naszych mistrzów, łącznie z Pawłem Wojtkiem, pytaliśmy, czy jest mu na samych igrzyskach potrzebny psycholog. Tylko jedna osoba nie chce mówić, która powiedziała, że jest jej potrzebny psycholog. A więc nic za siłę. Nie można mówić komuś, że ty musisz pracować z psychologiem. Starczy, ale niektórzy być może po igrzyskach zrozumieją, która jest kojarzona z tym takim finansowym establishmentem. Dobrze, zostawiamy temat tych młodych, zostawiamy temat seniorów, przejdźmy do weteranów, bo to też jest temat, który warto poruszyć, bo aktualnie zakończyły się mistrzostwa świata w Australii, 54 medale na 53 osoby, które liczyła kadra. 18 złotych, 21 srebrnych, 15 brązowych, w tym 3 złote medale Michała Bernardellego, AZS SGH Warszawa. Z Polakiem, który 20 kilka lat temu nielegalnie stoi. Pracował w jednym zgadza z apartamentów. Jest to fenomen na skalę chyba światową. Rozmawialiśmy wcześniej przed programem o tym, że naszych weteranów w Polsce proporcjonalnie do ilości mieszkańców w Polsce jest bardzo mało. Zarejestrowanych jest kilkaset osób. Ostatnie moje informacje były 350 osób. Z tych 350 osób, 50 kilka osób wyjechało na mistrzostwa i zdobyło aż 54 medale. Podziwiam ich. Polski Związek Weteranów Lekki Atletyki, jest członkiem Polskiego Związku Lekki Atletyki, ściśle współpracujemy, pomagamy na tyle, na ile możemy, jeśli chodzi o sprzęt sportowy, jeśli chodzi o kontakty z Ministerstwem Sportu i tak dalej. Jesteśmy dumni z tej ilości medali. Pamiętam któryś z poprzednich ministrów, który spotkał się z weteranami po takich mistrzostwach bardzo udanych, dla nich kilkadziesiąt medali przywieźli. Oczywiście żartobliwie powiedział do mnie, panie prezesie, pan nigdy nie przywiózł tyle medali, a weterani tyle mają, poprawcie się. Więc na pewno to będziemy krążyć, nie będziemy w stanie tylu medali zdobyć. To, co na pewno cieszy w przypadku weteranów, to ich pasja i ich chęć do uprawiania sportu, bo weteranem może być każdy, kto skończył 35 lat, powyżej 35 lat. Ja miałem przyjemność poznać chociażby Jerzego Jabłońskiego, który rzuca ciężarkiem, rzuca młotem. Jeżeli pan w wieku powyżej 60 lat 50 metrów rzuca młotem, bijąc rekord świata powyżej 50 metrów, rekord świata weteranów, jestem pod wrażeniem. Jeszcze jak widzę, w jakich warunkach trenuje Jerzy Jabłoński, czyli na nierównej murawie zarośniętego stadionu, no to pokazuje, że to są naprawdę pasjonaci. To są pasjonaci bardzo motywowani. I to są różni ludzie. Ci, którzy byli kiedyś znaczącymi zawodnikami, chociażby Bernardelli, no to jest dobry przykład znakomitego człowieka, ale również tacy, którzy dopiero gdzieś tam już po zakończeniu studiów zaczęli rozważać, a może biegać, a może rzucać i zaczęli się doskonalić i też zdobywają medale. Bardzo się cieszę z tego powodu i sądzę, że jest teraz dobra atmosfera dla weteranów. Będziemy mieć niedługo mistrzostwa halowe, mistrzostwa świata weteranów. Być może spopularyzujemy ilość tą weteranów i ilość weteranów w Polsce wzrośnie. Mistrzostwa świata w przyszłym roku, tak? W przyszłym roku w Toruniu. Dobrze pamiętam, chyba w 2019 Mistrzostwa Świata Weteranów w Toruniu, więc pojawi się impreza, jak powiedzieć, w domu, bo to w Toruniu weterani są w Polsce zrzeszeni. Tak, Polski Związek Weteranów Lekki Atletyki ma swoją siedzibę w Toruniu, ma swojego prezesa w Toruniu i ma przede wszystkim, tak jak cała lekka atletyka, najpiękniejszą halę lekkoatletyczną w Polsce. Jakie ceny przed Polskim Związkiem Lekki Atletyki, już kończąc powoli naszą rozmowę w 2017 roku. No poza weteranami, którzy na pewno medale będą zdobywać. Przyszły rok to za Mistrzostwa Świata. W roku olimpijskim wszyscy rządni są rewanżą. Skoro na igrzyskach były tylko 3 medale, a rok wcześniej na Mistrzostwa Świata było 8, będziemy znowu dążyć do tej ilości medali, takiej bliskiej 10. Oby z powodzeniem. Mistrzostwo Polski, jakieś wymagania, czy jak zwykle w Suwałkach mocna impreza o wysokim poziomie? Mistrzostwo Polski to przede wszystkim jest nie cel sam sobie, ale zasada w kwalifikacji do imprezy głównej. Trzeba w tych mistrzostwach wystartować. Miejmy nadzieję, że najlepsi tam będą. Trzymamy kciuki, żeby najlepsi się pojawili. Trzymamy kciuki za polskich lekkoatletów. No i za to, żeby było gdzie trenować, bo z tym nie zawsze jest tak, jak być powinno. Trzymamy kciuki za powstałe
do tej pory i Republikanie będą musieli bardziej zwrócić uwagę właśnie na ten zachwalany przez Trumpa patriotyzm gospodarczy, bezpieczeństwo granic, no i również ograniczenie migracji. No to są być może polityków wyznaczy polityczną poprawność, nic takie niebezpieczne hasło, ale one się w tej chwili w Ameryce podobają, są dla ludzi po prostu ważne. Anna Kozłowska, dziennikarz oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Pani magister, chciałbym olej wątroby rekina. Który jest najlepszy? Polecam suplement diety Preventic. Dobrze, z tym, że ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. 60, ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna, dzięki podwójnej dawce 500 mg, odpowiada aż dwóm standardowym kapsułkom oleju wątroby rekina. Ale to nie wszystko. Preventic jest jeszcze wzmocniony bez zabawy. Razem z Adamem Nawałką kibicujemy naszym bohaterom do głowy i zapraszamy na dni bohatera do pełne niespodzianek i promocji. Na przykład trzyliściowe, pełne, srebrne, już za 69 zł. Te i inne niespodzianki czekają na ciebie do 20 listopada. Zaprasza Leroy Merlin. Czwórka zdrowa, piątka, okej, szóstce, a kubek do zrobienia. O, a tu będzie różne, ma pan aptek, to pana nie boli. O, ja nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan, to pomaga na afty. Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w imię ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na bliźniawki u dzieci. Nie będę musiał się męczyć. Dezaftan, szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Tamte wydarzenia prześladowały mnie długo po powrocie w snach. Wstawałem w nocy, żeby przekonać się, czy dłonie moich dzieci są całe. Witam na afty. Największych na świecie targach broni wodna. Znałem już tylko torebki naszych kobiet do czerpania i wylewania wody z turyka do morza. Teraz już nie wasi widzowie są żołnierzami. Teraz żołnierzami jesteście wy. Tak zostałem żołnierzem. Mam 9 lat. Situation Rooms, teatr technologii rozszerzonej rzeczywistości. Remit protokol w Nowym Teatrze od 16 do 20 listopada. Nowy Teatr Org. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina, który jest najlepszy. Polecam suplement diety Preventic. Dobrze, z tym, że ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. 60, ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna. Dzięki podwójnej dawce 500 mg odpowiada aż dwóm standardowym kapsułkom oleju z wątroby rekina. Ale to nie wszystko. Preventic jest jeszcze wzmocniony bezzapachowym czosnkiem. Kapsułka kapsułce nierówna. Ten Preventic ma dwa razy tyle oleju i jeszcze czosnek. Amerykańska nocywecza na żywo w Polskim Radiu 24. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Oto nowa siedziba naszej firmy. Ale tu jest pusto. Skąd weźmiemy całe wyposażenie? A i od produkty mają tam wszystko dla biura, przemysłu i magazynu. Wszystko w jednym miejscu. Zdecydowanie więcej. Wejdź na tajemnicę. Listopada od godziny 20:00 rano. Do usłyszenia w radiu i do zobaczenia na stronie www.polskieradio24.pl. Polskie Radio 24. Reklama. Jest 15:00. Radio Tok FM, pierwsze antenie informacyjne. Poniedziałek, listopada jest 15:00. Zasady wywalania kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego są zgodne z konstytucją, orzekł Trybunał. Informacje Tok FM. Kilkanaście manifestacji, a w nich kilkaset tysięcy uczestników. Warszawski Radiusz podsumował przygotowania do centralnych obchodów święta niepodległości. Duże zgromadzenia są oddalone od ekshumacja panem prezydenckiej, ale nie będzie kolejnego państwowego pogrzebu. Mniej pieniędzy na zapobieganie bezrobociu, bo i bezrobocie jest mniejsze. Stąd będą pochodziły fundusze na programy Za życia. Sportowych w ramach programu KUP. Przepis o tym, że prezydent powołuje prezesa i wiceprezesa Trybunału spośród trzech kandydatów przedstawionych mu przez
zgromadzenie ogólne jest zgodne z konstytucją. Podobnie jak mówiące o tym, że przy wyborze kandydatów na prezesa Trybunału każdy sędzia ma tylko jeden głos. Co dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zapisów ustawy o Trybunale z 22 lipca? Przepisy zaskarżyli posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Opozycja uzasadniała, że kwestionowane zapisy mogą sprawić, że prezydentowi na stanowisko prezesa zostanie przedstawiony sędzia, który w głosowaniu zdobył zaledwie jeden głos i to głos, który sam na siebie oddał. Więcej o dzisiejszym wyroku Trybunału piszemy na portalu tok.fm.pl, a po 19 gościem programu Postfaktum. W tej sprawie będzie konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego dr Ryszard Piotrowski. Za tydzień odbędzie się ekshumacja pary prezydenckiej na Wawelu. 4 dni później ceremonia pogrzebowa. Nie będzie to jednak państwowy pogrzeb. Bo jak zaznacza wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, taka była wola rodzina. To jest tak specjalna, tak nadzwyczajna okoliczność, że rodzina Podczas otwierania sarkofagu prokuratorom asystować będzie poza rodziną m.in. proboszcz katedry na Wawelu ksiądz Zdzisław Sobocki. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapewnia, że w przyszłorocznym budżecie nie zabraknie pieniędzy na rządowy program Za życiem. Według wstępnych szacunków program może kosztować 400 milionów złotych. Część będzie pochodziła z kasy Narodowego Funduszu Zdrowia i Funduszu Pracy. Zdaniem wicepremiera, sięgająca poniżej miliona niska stopa bezrobotnych Polaków oznacza, że te pieniądze można przesunąć na inne cele, jak te, które są zapisane w ustawie. A więc w Funduszu Pracy, który jest ogromny, około 10-miliardowy, na pewno mniej środków będzie potrzebne na tradycyjne formy zmniejszania zapobiegania bezrobocia, ponieważ to bezrobocie jest zdecydowanie niższe niż rok temu, dwa lata temu. Przyjęty w piątek przez Sejm rządowy program zakłada m.in. wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł tuż po narodzinach dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu. Ustawa zakłada również, że przewodnikiem po systemie dla rodzin będzie asystent rodziny opłacany m.in. ze środków Funduszu Pracy. Słuchasz informacji TOK FM. Pracownicy z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich spotkają się ze Strażą Graniczną, by rozwiązać pad w sprawie sytuacji na granicy w Terespolu Brześciu. Do spotkania dojdzie w tym tygodniu, a ma dotyczyć nieprzyjmowania wniosków o status uchodźcy od Czeczenów, którzy próbują wjechać do Polski. Na Gmiterek Zabłocka. Grupa Czeczenów gotuje na dworcu w Brześciu, czyli po białoruskiej stronie granicy. Wśród nich jest ponad 30 dzieci. Wolontariuszka Marina Chuja zorganizowała dla nich szkołę. Jak mówi, te rodziny nie są wpuszczane do Polski, mimo że widać, że doświadczyły w życiu bardzo wiele. Organizatorzy manifestować mają po to, by Narodowe Święto nie kojarzyło się z kamerami panów z pochodniami w rękach. To nawiązanie do Marszu Niepodległości, który zgromadziliśmy w tym roku 50 tysięcy osób, a którego trasa, tak jak w poprzednich latach, prowadziliśmy Ogrom Nadmorskiego przez Most Poniatowskiego aż przed Stadion Narodowy. W stolicy odbędą się też pikiety organizowane przez środowiska lewicowe, które będą w kontrze do wydarzeń organizowanych przez narodowców. Szefowa Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor zapewniała, że trasy przemarszu zostały wytyczone z troską o bezpieczeństwo. Przygotowując się do tego dnia, odbyliśmy wiele spotkań z organizatorami zgromadzeń i działem policji. Zarekomendowaliśmy trasy zgromadzeń, które dają gwarancję spokojnego ich przebiegu. Duże zgromadzenia są oddalone od siebie i trasy się nie przecinają. Zwróciliśmy się do służb o pilne dokonanie przeglądu tras linii zgromadzeń pod kątem prawidłowości. Wydarzenia zabezpieczać będzie kilka tysięcy policjantów. Służby od miesięcy przygotowują się do 11 listopada, a o tym, jak przygotowania wyglądają w stołecznej komendzie policji, mówił jej rzecznik Mariusz Rozek. W komendzie stołecznej już na początku września uwołano specjalny zespół zadaniowy, zespół, którego skład wchodzili bardzo doświadczeni ludzie mający na celu przygotowanie zabezpieczeń zarówno uroczystości o charakterze państwowym, jak i zgromadzeń, jak i całego spektrum działań, które mają na celu sprawienie tego, że Warszawa w dniu 11 listopada będzie miastem bezpiecznym. Ponad 7 tysięcy funkcjonariuszy to liczba, które takie bezpieczeństwo ma gwarantować. Oni swoje działania będą prowadzili od samego rana do późnych godzin, zapewne nocnych. Jak wylicza warszawski radny na 11 listopada, zarejestrował on 15 zgromadzeń, 18 innych zostało przez organizatorów odwołanych. Jedno nie zostało zarejestrowane. Lucja
tylko z tym klasycznym zobaczymy ją podczas pierwszych zawodów Pucharu Świata w Kusamo. Nasza mistrzyni olimpijska pobiegnie tam w sprincie i biegu na 10 km klasykiem. Najważniejszym startem w sezonie będą jednak Mistrzostwa Świata w Lachti w przyszłym roku. Krzysztof Sendecki, TOK FM. A kolejne informacje z TOK FM o 11.20. Na Komisję Europejską spadła ostatnio fala krytyki, że nie umiała zareagować na informacje dotyczące podjętych praw przez komisarzy i byłego przewodniczącego. Broniła się, że przepisy nie zostały złamane, bo półtororoczny okres przejściowy został dotrzymany. W tym czasie komisarze nie mogą podejmować pracy w biznesie ani w leasingu. Chodzi jednak o standardy etyczne, mówili krytycy. Urzędnicy komisji po pewnym czasie uznali, że afery były szkodliwe wizerunkowo. I teraz przewodniczący komisji uznał, że konieczne są zmiany w kodeksie etycznym, które utrudnią podejmowanie pracy w sektorze prywatnym po zakończeniu kadencji, ale dotyczyć ma to tylko na razie szefa komisji, a nie komisarza, mówi rzecznik Margarity Skinner. Przewodniczący uważa, że z racji sprawowanej sankcji ma wgląd we wszystkie sprawy, które się toczą i to uzasadnia jego decyzję. Jean-Claude Juncker chce wydłużenia okresu przejściowego dla byłych przewodniczących Komisji Europejskiej z 18 miesięcy do 3 lat. Przez ten czas nie mogliby oni podejmować pracy w lobbyingu ani w biznesie. Beata Płonecka, Polskie Radio, Bruksela. Francuski episkopat prosi o przebaczenie za milczenie w sprawie pedofilii księży. Rzecznik opierał się także ofiary dotyczące. Główne uroczystości z udziałem 150 biskupów, których ponad 100 wciąż jest aktywnych zawodowo, odbyły się w sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Lourdes, ale także we wszystkich kościołach diecezji we Francji odprawiano dzisiaj nabożeństwa z udziałem duchownych, zakonnic, zakonników i wiernych w intencji ofiar pedofilii. Wielu z nich opowiada dzisiaj w mediach o swoich ciężkich doświadczeniach. Liczne są osoby, które były molestowane seksualnie przez księży, ale mimo tego nie odeszły od wiary, wciąż są chrześcijanami, katolikami i w modlitwie widzą możliwość uciec przed marnymi wspomnieniami i odnotowaniem za sprawcą. Jego wina nie wchodzi. Podkreślił, że ma ono podwójny charakter. Przede wszystkim chodzi o modlitwę za ofiary pedofilii, ale jest to także prośba o przebaczenie i szczegółowo kościół milczał w tej sprawie. W kwietniu tego roku biskupi powołali całą komisję do spraw pedofilii. Komisja możliwości swobodnego zabicia dziecka nienarodzonego za prawo człowieka. Pragną, że zwiększy zakres ochrony życia ludzkiego, bo państwo zwiększa wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci, a nie skupia się na rozważaniu komplikacji psychicznych osób homoseksualnych, bo większość parlamentarna zgodnie z konstytucją chce mieć prawo współdecydowania o tym, w jaki sposób działa i pracuje Trybunał Konstytucyjny, bo państwo polskie stara się zwiększyć ochronę antyterrorystyczną. Bo w mediach publicznych pojawiły się inne niż lewicowo-liberalne głosy i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę strzela Karnowski w zarzut jest jeden, bo w Polsce od roku nie rządzi lewica, ani nawet jakaś tradycja proniemiecka, którą od lewicy trudno odróżnić, bo Polacy wybrali niewłaściwie. Zapowiedział z wyprzedzeniem tę opinię komitetu i wyraził z niej radość polski rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, człowiek powiązany ze skrajną lewicą, co wyraźnie sugeruje, że także i w tym przypadku mamy do czynienia po prostu z podłym masowym grup odsuniętych od władzy w 2015 roku. Trzeba jasno powiedzieć, to jest kpina z praw człowieka. I kończę swą salwę prawdy, Karnowski, tak. Prawa człowieka to nie są prawa lewicy do wiecznego sprawowania władzy, jest odwrotnie. Jest prawem człowieka, by w demokratyczny sposób zmienić władzę w państwie, odmawiając tych praw Polaków. Dlatego, iż niewłaściwie z punktu widzenia lewicy zagłosowali, równanie władzy lewicy z prawami człowieka niszczy i osłabia ideę niezbywalnych praw człowieka. Tam są przecież wartości fundamentalne. Zakaz tortur, wolność wypowiedzi, prawo do godności. Ci, którzy tego nie dopuszczają, postępują haniebnie. Cóż się dziwić, że kiedy naprawdę łamane są prawa człowieka, na alarmy ONZ-owskich agent mało kto reaguje. Krew ofiar prawdziwych zbrodni obciąża sumienia tych, którzy dziś tych pojęć wobec Polski nadużywają. To jest sprawa bardzo delikatna, sprawa moralna, sprawa
sumienia. Z drugiej strony, jak słyszę, że prokurator jest prawny, jest do tego zobowiązany prawem. Para prezydencka została pochowana wkrótce pod wieżą srebrnych dzwonów 18 kwietnia 2010 roku. Znajduje się tam także tablica uczci wszystkich ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Centralne Biuro Antykorupcyjne dziadu, przestań, przestań, przestań. ...datu prezydenta Krzysztofa Żuka. Zdaniem CBA prezydent złamał prawo ustawy antykorupcyjnej. Oni się Żydzi tym charakteryzują, że nie ma u nich muzyki. Państwowej spółki, to takie dziamganie, tato. Pod kościołem różańce klepie, też to nie wiadomo. Mimo tego, że pan prezydent nie podpisał protokołu kontrolnego, my w dalszym ciągu stoimy na stanowisku, że została złamana ustawa antykorupcyjna. Przestrzeganie tej ustawy przez pana prezydenta, czy też zasad tej ustawy zostało potraktowane niezgodnie z tą ustawą. W związku z powyższym wysunęliśmy wniosek i przesłaliśmy go do Rady Miasta o wygaszenie mandatu prezydenta i stoimy w dalszym ciągu na stanowisku, że jednak ta ustawa została złamana. Podczas wczorajszej konferencji prasowej prezydent Krzysztof Żuk powiedział, że nie doszło do złamania prawa polskiego, a stawiane mu zarzuty mają wyłącznie charakter polityczny. Blisko 24 miliony złotych. Taka kwota łącznie trafiła w tym roku do 2151 małych i średnich klubów sportowych w ramach programu Klub. Dziś w 16 województwach w całej Polsce odbyły się konferencje prasowe podsumowujące pierwszą edycję programu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na tej, która odbyła się w Warszawie, był nasz reporter Łukasz Sobolewski. Wnioski o dotacje w pierwszej edycji programu Klub złożyło 3606 klubów sportowych, a więc 26% z wszystkich tego typu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Strumień pieniędzy, który popłynął w stronę tych, których aplikacje przyjęto, postawił wiele z nich na nogi. Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka mówi, że program trafił w zapotrzebowania środowisk sportowych, a jego pierwsza edycja okazała się być sukcesem. Słowo, które mi się ciśnie na usta, to sukces przede wszystkim, tak, bo to jest projekt, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska sportowego. Największy w dziejach Ministerstwa Sportu i Turystyki, jeśli chodzi o liczbę beneficjentów. 2151 klubów sportowych w tym roku objętych wsparciem. Dofinansujemy pracę trenerów zgrupowań sportowych, organizacji zgrupowań sportowych i zakup sprzętu sportowego, czyli trzy proste zadania, ale najważniejsze z punktu widzenia sportu. Szkoleniem w dofinansowanych klubach sportowych już zostało bądź zostanie lada chwila objętych 130 tysięcy dzieci i młodzieży, dla których zajęcia prowadzi ponad 5 tysięcy trenerów i instruktorów. Najwięcej klubów, które otrzymają dofinansowanie, zarejestrowano w województwach wielkopolskim i małopolskim, kolejno 234 i 226. Na Mazowszu wsparcie pomoże 213 klubom, co zdaniem wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiera jest doskonałym magnesem przyciągającym dzieci i młodzież do sportu. To jest naprawdę bardzo dobra rzecz. Przy już jakimś funkcjonowaniu każdej z tych struktur, dofinansowanie właśnie przede wszystkim tych elementów związanych między innymi z koloniami, z obozami sportowymi jest świetnym kierunkiem, bo to też jest coś, co przyciąga jakiś magnes dla młodzieży. No i alternatywą nie tylko i wyłącznie jest piękny świat komputerów, gier i tak dalej, tylko jednak również mamy coraz więcej hal sportowych, coraz więcej basenów, coraz więcej miejsc do sportowania się i powinniśmy wypełniać to młodzieżą, a nie tylko i wyłącznie chlubić się tym, że mamy. Bo mamy to fakt, natomiast jeszcze to musi żyć i funkcjonować. Po pieniądze z programu Klub najczęściej sięgały sekcje piłki nożnej, było ich 512 i siatkarskie 179. Ale program ożywił też mniej popularne dyscypliny jak tenis stołowy, judo, zapasy czy kolarstwo. A o tym, jak ważne jest to, by środki finansowe trafiały do małych klubów, mówi Janusz Kowalski, wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, partnera programu, wskazując jako inspirujący przykład historię Jakuba Błaszczykowskiego. Jego wielki talent właśnie narodził się w małych Truskolasach, w małej miejscowości pod Częstochową, w małym klubiku i nie ukrywam, że to też jest nasza taka inspiracja, wsparcia właśnie tych małych klubów, ponieważ jeżeli trenerzy, rodzice będą mieli takie wsparcie, to istnieje szansa, że następców Jakuba Błaszczykowskiego będzie w Polsce coraz więcej. Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka zapowiada już na rok 2017 drugą edycję programu Klub z większym budżetem, który z 24 milionów złotych wzrośnie do 30. O dużym wsparciu finansowym dla małych klubów sportowych mówił nasz reporter Łukasz Sobolewski. Prognoza pogody.
Dzisiaj pochmurno i deszczowo, w górach śnieg. Temperatura na ogół od 5 do 7 stopni, jedynie na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich około 3 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni i północny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Mamo, skąd oni się tutaj wzięli? A zaprosiła mi to wszyscy moi znajomi z Facebooka. Synu, wszystko będzie dobrze, bawcie dobrze. Media Markt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat? Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt. Telewizor Samsung 55 cali, Smart TV z wbudowanym Wi-Fi oraz funkcją Bluetooth. Już za 2999 zł. MediaMarkt.pl. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, SMS-owanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Wyśmienite polskie warzywa aż do 70% taniej. Aż do 70% taniej. A słodkie, soczyste mandarynki tylko 3,49 za kilogram. Regulamin na www.lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. 6 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. W Media Expert super niskie ceny. Na przykład smartfon Samsung 5,1 cala, 8-rdzeniowy procesor. Taniej o 300 zł. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje. Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Reklama. 18 minut po godzinie 15. Polskie Radio 24. Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski. Już teraz będziemy przenosić się do Paryża. Na miejscu jest korespondent Polskiego Radia w Paryżu, Marek Brzeziński. Witam serdecznie. Dzień dobry. No i panie Marku, teraz kwestia dotycząca uchodźców. Przez kilka dni właściwie cała Europa żyła obrazkami, które przychodziły do nas z tego słynnego już obozowiska Calais, gdy francuskie służby zaczynały likwidację tego miasteczka, dżungli, tak nazywano to miejsce. Za to trochę chyba bez odzewu i bez większego zainteresowania odbyła się inna likwidacja. W ten weekend podobne miasteczko, w którym żyło kilka tysięcy uchodźców, zniknęło również z ulic Paryża. To obozowisko na dziko przy bulwarze Stalingrad to jest takie bardzo ciekawe miejsce na pograniczu 10 i 11 dzielnicy i dlatego ciekawe ze względów logistycznych, bo ci ludzie mogą tam koczować w namiocikach. No proszę sobie wyobrazić teraz te temperatury jesienno-zimowe, jeżeli dzisiaj na przykład w Paryżu spadł śnieg, no jak na Paryż to była lawina, bo aż całe 2 centymetry i oni koczowali tam pod takim napowietrznym mostem, wiaduktem, po którym pędzi metro. To jedno z nielicznych miejsc, w których właśnie metro pędzi górą, a nie pod ziemią. I oni tam sobie po prostu koczowali od dłuższego czasu. No i pani
socjalistyczna mer Paryża, pani Anne Hidalgo, zdecydowała, że należy po prostu zlikwidować to koczowisko, to obozowisko, tych ludzi przynieść w jakieś godziwe warunki, żeby mogli żyć. A jednocześnie no, nikt nie ma złudzeń, że jest to idealne miejsce na to, żeby przybywały tam kolejne fale imigrantów, ponieważ no, w lipcu zlikwidowano 2000, to znaczy takie obozowisko, w którym koczowało 2000 osób, później 2500, także to w sumie daje około ponad 7 tysięcy imigrantów, którzy tam byli, bo to ostatnie było 3,5 tysiąca, to było największe poza dżunglą pod Calais. I pytanie jest, co dalej? Jak do tego obozowiska odnosili się mieszkańcy Paryża? No bo można było usłyszeć takie głosy, że ta decyzja władz Paryża o likwidacji tego obozowiska no w dużej mierze została wymuszona przez mieszkańców Paryża, przez mieszkańców tej dzielnicy, gdzie właśnie to obozowisko się znajdowało. To do końca nie jest tak, natomiast tu wydaje mi się, że należałoby oddzielić to, co się działo właśnie na bulwarze Stalingrad, od tego, co się dzieje w ogóle we Francji, jeśli chodzi o nastroje i postawy wobec imigrantów i uchodźców. Zresztą jest to bardzo skomplikowany proces socjologiczny, ponieważ co innego jest imigrant, kim innym jest uchodźca, a co innego są na przykład ludzie, którzy są bezdomni, a którzy są białymi Francuzami, a przecież to przedwczoraj podpalono w 16 bardzo eleganckiej dzielnicy Paryża, tam gdzie no, właściwie się cała ta elita burżuazyjna mieści, bardzo zamożna część Paryża. Tam podpalono właśnie takie domki drewniane, takie budynki bliźniacze, jak można byłoby spotkać w jakimś uzdrowisku nad morzem, w Normandii czy w Pikardii, po to, żeby po prostu zniechęcić merostwo Paryża do lokowania tam ludzi bezdomnych. A więc to, wydaje mi się, jest taka trochę idea z książki Alberta Camus, obcy. Mianowicie to, że ktoś, kto jest obcy, jest jednocześnie nieznany i ten człowiek wywołuje lęk. A zatem, wracając do pańskiego pytania o to, jak reagowano na to konkretne obozowisko na bulwarze Stalingradu. To znaczy, były to podzielone opinie, bo uchodźcy wywołują, powiedzmy sobie, w społeczeństwie francuskim rodzaj pewnego pozytywnego uczucia, emocje pozytywne. Mówi się, no tak, no oni uciekają przed wojną, przed biedą, przed głodem. Te dzieci biedne z tymi wielkimi rozszerzonymi oczyma, które po prostu patrzyły na przerażające rzeczy, jakie się działy w ich krajach, krajach nękanych wojną domową, przemocą, terroryzmem. To jest jeden punkt. Drugi punkt to jest taki, że no, życie, the show must go, prawda? Czyli życie musi iść dalej. I życie to są również pieniądze. A te pieniądze to są handlowcy. I podobnie jak w Calais, tak i tutaj, w tym regionie bulwaru Stalingrad, ta obecność koczowiska w pewnym sensie zakłócała normalne życie ludzi, którzy przychodzą po bagietkę, po masło, po piwo, po wino, po prostu normalnego ruchu handlowego. I ci handlowcy byli zadowoleni, aczkolwiek, że zlikwidowano to obozowisko, aczkolwiek słyszałem takie głosy właśnie, że z jednej strony to jest ulga, a z drugiej strony to tych ludzi jest po prostu, tych imigrantów jest po prostu Francuzom żal. I to autentycznie jest im żal, dlatego że Francuzi są czuli na to, co ci ludzie, którzy są wygonieni z własnego kraju, myślą, jakie katastrofy musieli, jakie traumy musieli przejść w swoim życiu. Ja pamiętam lata 80., kiedy była ogromna fala imigracji z Polski po stanie wojennym i ci Francuzi otworzyli po prostu ramiona wtedy na Polaków i mało tego, słali ciężarówkę za ciężarówkami z pomocą właśnie dla Polski w stanie wojennym. To się nie zmieniło. Tylko, że są takie klasy społeczne, bym powiedział o tym, właśnie jak w szesnastce, które się boją obcych, które się boją tego, że będzie zrujnowany ich establishment, będzie zakłócona ta ich, ten święty spokój, w którym żyją. I dlatego mówiąc i relacjonując informacje na temat i dżungli, w której się działy różne rzeczy, bardzo negatywne również, dżungli, w której po prostu ludzie mieszkający tam próbowali przepraszam, w taki drastyczny sposób interweniować, jeśli chodzi o ruch samochodów i próbowali blokować te samochody, by móc się wedrzeć do kontenerów.
ale jednocześnie to byli ludzie, którzy byli przyparci do muru. Ludzie, którzy... Dzieci, w tym 1500 nieletnich, którzy przekraczali granice w poszukiwaniu dobrego życia, lepszego życia. No i tutaj wśród Francuzów panuje taka opinia, to nie jest moja opinia, ja tylko powtarzam to, co słyszałem tutaj w wypowiedziach mieszkańców właśnie tych dzielnic, w których są obozy, bo to nie jest jedyny obóz, nie jest jedyna dżungla w Paryżu. W tych, w których są obozy, oni mówią tak, no z jednej strony jest to przykry widok, z drugiej strony żal nam tych ludzi, a jest jeszcze trzecia strona, mianowicie, że coś z tym się powinno zrobić w skali ogólnoświatowej, to znaczy stworzyć takie warunki, żeby ci ludzie nie musieli uciekać ze swoich krajów, a z drugiej strony w skali ogólnofrancuskiej, bo chodzi tutaj o to, żeby stworzyć tym ludziom godne warunki życia. I rząd francuski to robi, dlatego że ci uciekinierzy, ci imigranci z dżungli, oni nie uciekli potem do tej drugiej dżungli, dżungli 2 na bulwarze Stalingrad, tylko oni zostali przewiezieni do specjalnych ośrodków, gdzie będą po prostu mieli szansę na to, żeby no jakoś zakotwiczyć się w tym nowym życiu. Panie Marku, wspomniał Pan o tym, że w Paryżu ten obóz, o którym rozmawiamy, to nie jest jedyne takie miejsce. Czy to, co stało się z tym obozowiskiem obok stacji Stalingrad, no i to, że zmienia się pogoda, te dni będą coraz zimniejsze, oznacza, że podobnych akcji możemy się spodziewać też w innych miejscach Paryża? Absolutnie tak, one może będą mniej nagłośniane, ale przecież przejeżdżam koło Blasku Vincennes, jest takie obozowisko, w innych miejscach jest takie są takie obozowiska małe, niewielkie, więc one nie trafią na pierwsze strony mediów. Natomiast problem polega na tym, że tym ludziom po prostu trzeba w jakikolwiek sposób pomóc. I wydaje mi się, że obecne władze robią wszystko. One na przykład starają się ulokować kobiety samotne i samotne kobiety z dziećmi, to znaczy bez mężów, nie rodziny, w byłej takiej stacji pomp Vivry, która będzie do tego przystosowana. Vivry to jest na południe od Paryża. Dalej były magazyny SNCF-u, czyli francuskich kolei państwowych, są przystosowane do tego, żeby tam po prostu ulokować mężczyzn. Co zrobić z tymi nastolatkami? Oni nie mogą być ani z dorosłymi mężczyznami, ani z dorosłymi kobietami, ani z rodzinami. To jest ogromny problem humanitarny. I powoli, powoli rząd francuski zaczyna z tym wszystkim sobie dawać radę. No a ponieważ Wielka Brytania na fali Brexit jedzie w kierunku takiej polityki, powiedzmy sobie, bardzo antyimigracyjnej, to nie chce przestać na żądania, na te wymagania stawiane przez Paryż, że właściwie te dzieciaki, które mają swoje rodziny w Wielkiej Brytanii, one powinny w ramach łączenia rodzin być tam przyjmowane przez Brytyjczyków. Brytyjczycy raptem przyjęli chyba 24 dzieci. Było z tego wielkie halo, wielkie oburzenie w Wielkiej Brytanii. Gary Lineker, znakomity piłkarz swego czasu brytyjski, on się sprzeciwił temu, no to na jego głowę wylano po prostu kubły po myi. Także to jest sprawa, która musi być uregulowana w jakikolwiek sposób, teraz już bez Brytyjczyków, ale w ramach Unii Europejskiej i oczywiście Francji. No i przy tym wszystkim tutaj się nie zapomina o tym i nikt nie zapomina, ani władze, ani media, ani taki szary zjadacz bagietki nie zapomina o tym, że należy absolutnie wzmocnić kontrolę na granicach, a jednocześnie jak dochodzą takie informacje, że się uratowało tam 200 czy 300 czy 400 ludzi, którzy usiłowali się przedostać do Włoch jakimiś łódkami, no to po prostu ludziom się serce kraje. I takie są nastroje we Francji. Panie Marku, i tu w takim razie zakończymy naszą rozmowę. Bardzo Panu dziękuję. Przypomnę, że gościem Polskiego Radia 24 był Pan Marek Brzeziński, korespondent Polskiego Radia w Paryżu. Jeszcze raz dziękuję. Autopromocja. Polskie Radio 24. Wielkie konflikty. Trudne wybory. Problemy społeczne. Geopolityka. Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów szukamy przyczyn i pytamy o skutki. Świat w powiększeniu.
magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 20:30. Zapraszamy. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Jest 15:30. Zasady wyłaniania kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego są zgodne z konstytucją, orzekł Trybunał. W serwisie Ministerstwo Skarbu Państwa, które oddaliło wniosek prezydent Warszawy o dotację na reprywatyzację. W informacjach dnia powiemy także o zlikwidowanym przez policję gangu sutenerów. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Przepis ustawy o Trybunale Konstytucyjnym dotyczący wyboru jego prezesa jest zgodny z ustawą zasadniczą, orzekli sędziowie Trybunału. Rozpatrywany przepis dotyczył powoływania prezesa i wiceprezesa Trybunału przez prezydenta spośród trzech kandydatów, przedstawianych mu przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału. Trybunał Konstytucyjny zbadał sprawę wniosków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, nie w pełnym składzie, jak planował rano, a w składzie pięcioosobowym. To efekt protestu trzech sędziów, którzy nie wyszli na salę rozpraw w geście solidarności z sędziami niedopuszczonymi do orzekania przez prezesa Trybunału Andrzeja Rzeplińskiego. Prawnicy mają jednak poważne wątpliwości, czy prezes mógł w tej sprawie zmienić skład sędziowski. Dlaczego? O tym w relacji Ksenii Maćczak. Prezes Andrzej Rzepliński, otwierając rozprawę przed Trybunałem, podkreślił, że w związku z odmówieniem wykonywania obowiązków przez trzech sędziów musiał zmienić skład sędziowski z 12 na 5 sędziów. Mając na względzie konstytucyjny obowiązek czuwania nad realizacją przez Trybunał jego głównego zadania, jakim jest obrona nadrzędności konstytucji w całym porządku prawnym. A taką decyzję umożliwia mu wyrok pełnego składu z 9 marca 2016 roku. Sęk w tym, że prawnicy uważają, iż decyzja profesora Andrzeja Rzeplińskiego jest co najmniej pochopna, bo jak tłumaczy konstytucjonalista dr Mariusz Widziński, na mocy wyroku z marca skład minimalny do orzekania w sprawie Trybunału to 11 sędziów, dlatego w tej konkretnej sytuacji... Skoro sędziowie odmówili wykonywania swoich obowiązków, powinno być wszczęte w mojej ocenie postępowanie dyscyplinarne. Sami sędziowie, którzy dziś odmówili wyjścia na salę rozpraw, w sobie nie mają nic do zarzucenia. Jak napisali w komunikacie, ich zachowanie nie jest bojkotem, lecz niezgodą na łamanie prawa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Ministerstwo Skarbu Państwa oddaliło wniosek prezydent Warszawy o dotację na reprywatyzację. Hanna Gronkiewicz-Waltz, podobnie jak w latach poprzednich, chciała 200 milionów złotych na wypłatę odszkodowań związanych ze skutkami tzw. dekretu Bieruta. Ratusz odpowiada, że to niedobra decyzja i odpiera zarzuty. O szczegółach Tomasz Majka. Wiceminister Skarbu Maciej Małecki na specjalnej konferencji prasowej przed południem przekonywał, że ta decyzja wynika tylko z efektów kontroli resortu. Urzędnicy ministerstwa badali, jak wcześniej wydawały władze Warszawy dotacje z budżetu państwa. Ponad 26 milionów złotych trafiło do osób skupujących roszczenia, w tym do negatywnych bohaterów afery reprywatyzacyjnej, do osób, których nazwiska pojawiają się od wielu miesięcy w przestrzeni publicznej. Minister Maciej Małecki zwracał też uwagę na mechanizm wypłacania odszkodowań. Decyzje mogły mieć charakter uznaniowy, mówił, ale rzecznik prasowy ratusza Bartosz Milczaczyk twierdzi, że to niedobra decyzja ministerstwa i tłumaczy, że teraz ciężar wypłat spadnie na budżet państwa. Dodatkowo odpiera również zarzuty resortu o mechanizm wypłacania odszkodowań. Kwestie wartościowania danych nieruchomości, no to zawsze zajmuje się tym niezależny ekspert, który robi operat szacunkowy, w związku z tym tutaj nie ma uznaniowości, a kompletnie nieprawdziwym zarzutem jest zarzut dotyczący brak procedur. W 2012 roku te procedury zostały wprowadzone. Resort jednak poinformował prokuratora krajowego o nieprawidłowościach po tej kontroli. O oddalonym wniosku prezydent Warszawy o dotację na reprywatyzację Tomasz Majka. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 8 osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która werbowała i zmuszała kobiety do prostytucji. Akcja CBŚP doprowadziła do likwidacji jednej z największych agencji towarzyskich w Warszawie. Jej szefowa, Karolina P., pseudonim Czekolinda, i 5 członków grupy trafiło do aresztu, mówi rzeczniczka CBŚP Agnieszka Hamelusz. Te osoby kierowały tą grupą, wydawały polecenia, zlecały zadania, odbierały utarg. Były w ten proceder zaangażowane również inne osoby zatrzymane przez policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji z Warszawy. W sumie policjanci zatrzymali 8 osób. Pozostałe osoby odpowiadać będą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również za czerpanie korzyści z nierządu.
Zatrzymanym za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej i czerpanie korzyści z nierządu grozi do 10 lat więzienia. Śledczy podejrzewają, że Czekolinda i jej wspólnik Norbert K. stali za zorganizowaniem werbowania kobiet do pracy w agencji nie tylko Polek, ale też kobiet z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Łotwy, Litwy i Wenezueli. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno i deszczowo, w górach śnieg, temperatura od 3 do 7 stopni. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 16. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 35 minut po godzinie 15. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu pani dr Agnieszka Dudzińska, Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. No i będziemy rozmawiać o wsparciu dla najbardziej potrzebujących. Myślę, że bez wątpienia możemy użyć tego określenia najbardziej potrzebujących. Trochę w nawiązaniu, czy też trochę w konsekwencji tego, co ostatnio działo się z tym projektem ustawy Za życiem, właściwie pewnym wstępem do tego projektu, bo przecież te prace mają być kontynuowane, tak naprawdę pełen pakiet pomysłów mamy poznać do końca roku. Ten sam początek i te 4000 zł wywołały wielką burzę, wielkie zamieszanie. Niektórzy mówili, że to jest niejako łapówka, widzi, że to jest ochłap rzucany tym rodzinom najbardziej doświadczonym przez los. Inni z kolei wskazywali na to, że to jest dopiero początek pewnego etapu i to jest coś, co sprawiło, że w końcu o tych problemach w Polsce zaczęto mówić na poważnie. Pani po której stronie by się opowiedziała? Po jednej i po drugiej. To znaczy jest to doraźne rozwiązanie. Dobrze, że ono się pojawiło. Ono oczywiście pojawiło się nie przypadkiem w takim momencie rozwoju politycznego sytuacji, w jakim jesteśmy. Natomiast ono wywołało konieczność wykonania dalszych ruchów przez rząd. Także należy się cieszyć z tego, że zaczął się pewien proces, ale też należy debatę publiczną prowadzić w kierunku tego, jakie są potrzeby tego środowiska i co rząd w tej chwili powinien zrobić. Oczekiwania są bardzo duże, środowisko też jest inne niż kilka lat temu. Po proteście sejmowym rodziców bardzo wzrosła świadomość rodziców co do możliwości systemu wykonania pewnych ruchów, co do zasobów, jakie są w systemie, są albo niewykorzystane, albo źle są wykorzystywane. Nie ma alokacji środków dla osób najbardziej potrzebujących, a jednocześnie są bardzo duże pieniądze wydawane na niektóre inne potrzeby i też bez weryfikacji tego, czy te osoby tego rzeczywiście potrzebują. No, w takim razie trochę zmieniając porządek, to może być pewne po raz kolejny szansę Polska traci, gdy nic bez gaci chwacko się bogaci, gdy tyje słodko z miną obłudną, zamiast z troską chudnąć. Polska wymaga dzisiaj zasępienia, bezsennych nocy, ciągłego myślenia. Polski nie zbawi tłustych łystek, potrzeba przekazywana do organów prowadzących, czyli do samorządów. Wodzu, te 6 miliardów to jest tylko kwota narzucana z tytułu niepełnosprawności uczniów. Być czysta, i do niedawna te samorządy miały całkowitą swobodę w wydatkowaniu tych środków. Czyli klient szedł za uczniem, ale nie szedł do szkoły, gdzie to dziecko trafiało, tylko szedł do organu prowadzącego, do samorządu. Ostrzejszą niż teraz pozycję. I rząd swój samorządy nawet sobie nie zdawały czasem sprawy, czy niektórzy urzędnicy nie zdawali sobie sprawy z tego, jakie jest źródło pochodzenia naliczania tej kwoty. A podstawą było naliczane to było w oparciu o orzeczenie konkretnego dziecka, orzeczenie wystawiane w systemie oświaty. To jest wielki talent. Samorząd nie był w żaden sposób. Dwa lata temu wyszło po raz pierwszy uszczelnienie. Samorządy bardzo protestowały. A może dotyczyło tego, że ta kwota została związana z potrzebami wszystkich dzieci. I docenić poezję, oczywiście. Docenić poezję, tak. Teraz musisz mruga na światełko, więc musisz już wiesz, który z tego, co widzę, przechodzi z programu na program. No, musimy go w końcu powiedzieć. No właśnie, poem o pomieszaniu, więc przeczytajmy wiersz ideały poety Jozmar. Organ stanowiący samorządu, czyli tu jest swoboda, która jest zagwarantowana w ustawie o finansach publicznych. Kto cię stworzył? Szła za daleko i dalej idzie za daleko, dlatego że duże miasta takie jak Warszawa, czy Kraków, czy miasta powiatowe, one mogą całą tę kwotę wydać na szkoły specjalne, ponieważ nadal nie jest ona związana z konkretnym dzieckiem, na które była naliczana, tylko jest związana z celem, jakim jest kształcenie dzieci z niepełnosprawnościami. Za te strofy Państwu za uwagę, teraz informacje, a po nich wracam. Prawda nas zaboli.
takie szkolenia się istnieją. Saturn radzi, myśl technologicznie, nie czekaj do ostatniej chwili z prezentami. I już teraz za każde 1000 złotych wydawane w Nowym Jorku otrzymasz 100 złotych na wybrany przez Ciebie może się tak zdarzyć, chociaż to bardzo mało prawdopodobne, żeby żadne szkolenie nie szły, ponieważ jedyny wiążący przepis jest przepis, który nakazuje dyrektorowi szkoły zapewnić realizację zaleceń z orzeczenia. Zalecenia nie są kwantyfikowane, ani nie jest pod względem wymiaru czasowego, ani pod względem tego, czy mają być grupowe, czy indywidualnie prowadzone. Więc jeżeli dziecko ma wpisane wsparcie logopedyczne jako zalecane, to dyrektor może zapewnić zajęcia w grupie kilkuosobowej albo w parze z innym dzieckiem, że ma miarze pół godziny tygodniowe i przez i wszystko się zgadza, to te zalecenia są realizowane. Teraz kierunek działań powinien być przede wszystkim taki, żeby tą sytuację przekształcić w dotację celową. Dotacja celowa musi być wydawana zgodnie z tym zaleceniem. Czyli za konkretnym dzieckiem i za konkretne pieniądze. Tak. Celem naliczenia jest są potrzeby tego dziecka. Czyli w oparciu o orzeczenie, które dostało konkretne dziecko, te pieniądze są wydawane na jego potrzeby. Wtedy ten dzieciak będzie miał zagwarantowane wszystko, co mu jest potrzebne. Ta kwota jest naliczana obecnie w miarę trafnie. Tam są zróżnicowane wody subwencyjne. Więc pod względem rodzaju niepełnosprawności jest to prawie trafnie. Trochę niedoszacowana w przypadku dzieci niewidomych, które wymagają na przykład wsparcia psychologicznego w szkole ogólnodostępnej. Trochę niedoszacowana w przypadku dzieci z ciężką niepełnosprawnością ruchową, zwłaszcza dzieci kontaktowanych, więc bardzo potrzebna indywidualna pomoc dorosłej osoby, nawet jeżeli to jest taka pomoc techniczna. I tam ta stawka jest trochę za mała, ale właśnie należałoby ją opracować w okazji o diagnozie funkcjonalną, czyli w którym obszarze jakiego wsparcia to dziecko wymaga. I wtedy moglibyśmy mówić o tym, że rzeczywiście system edukacji te pieniądze wydaje trafnie. To jest jeszcze obszar do uszczelnienia, chociaż akurat Ministerstwo Edukacji Narodowej powiedziałam jest najbardziej otwarte na potrzeby środowiska i najpilniej pracuje nad tym i też jest najbardziej zaawansowane w diagnozie funkcjonalnej. Drugi przykład, który chciałabym wymienić,